Ten znak może wprawić w osłupienie niejednego gracza. Tym bardziej, że niedaleko znajduje się niemiecka stróżówka. I nie, nie żartuję. Napisy na tej takiej budzie są faktycznie po niemiecku. Mamy wyraźnie napisane, żeby uważać, ponieważ jest wideomonitoring. Mapa nie jest jednak taka straszna, jak można by się było spodziewać. A ja jestem Czarny Pan i zapraszam was dzisiaj na prezentację 10 ciekawostek z mapy Osiek. Zacznijmy od tego, jak mapa wygląda, żebyście w ogóle wiedzieli, czego się tutaj spodziewać. O tym, jaka to jest nazwa i jaki jest styl na tej mapie, opowiem w dalszej części odcinka, natomiast w tym momencie musicie wiedzieć, że mapa jest 4 razy większa od standardowej mapy Giantsa. Układ jej prezentuje się właśnie tak, jak wam teraz pokazuję. Mamy tutaj bardzo dużo pól, które raczej są średniej wielkości, a kształt ich jest, jak widzicie, dość regularny. Mamy mnóstwo kątów prostych, mamy raczej mało pól, które są zaokrąglone, ale to nie jest żaden problem, ponieważ typowych prostokątów praktycznie na tej mapie nie znajdziemy. Nazwa mapy jest polska. Jednak mamy tutaj naprawdę bardzo duże zróżnicowanie stylów. Znajdziemy polskie napisy, znajdziemy polskie fabryki, jak na przykład polskie młyny, co widzieliście chwilę wcześniej. Znajdziemy również taką typowo alpejską wioskę, albo nawet alpejskie miasteczko. Jak się dobrze przypatrzycie, no w sumie to nawet nie musicie się dobrze przypatrzeć, bo wokoło mamy po prostu góry. To jest wzięte z mapy Erlengrad, więc widać tutaj typową inspirację Europą, a nawet Alpami. Mamy też, jak widzicie, budynki, które są charakterystyczne właśnie dla mapy Erlengrad i tego typu terenów. Miks stylów jest tu bardzo widoczny i to jest pierwsza ciekawostka, nad którą musimy się pochylić. Znajdziemy mnóstwo polskich akcentów, ale też zagranicznych. Jak zobaczycie, to pierwszym tak naprawdę pojazdem na naszej mapie jest amerykański pick-up, mimo tego, że jak widzicie jest on zarejestrowany w Polsce, a nawet patrząc na pierwsze dwie literki rejestracji, wynika z tego, że jesteśmy w Poznaniu. Mamy też dworzec kolejowy, który jak widzicie no, ma polskie napisy, ale też inne niemieckie na przykład oznaczenia. Gdy podejdę sobie tutaj, to zobaczcie, na początku mamy informację o tym, że jesteśmy nagrywani, czyli mamy ostrzeżenie o monitoringu. Następnie mamy informację o tym, że nie ma tutaj wejścia, kein Eingang oznacza brak wejścia, oraz nur für Personal, czyli to jest wejście tylko dla personelu. Obok, jak widzicie, znajduje się taka maszyna, taki jakby automat, w którym możemy kupić sobie farmerskie, śmieszne naklejki, a z prawej strony chyba jakieś gumy. Nawet jest tam cena podana 50 coinów i 10, czyli najprawdopodobniej 50 groszy oraz 10, no ewentualnie jakichś centów. Widać tutaj naprawdę bardzo duży miks stylów i myślę, że fajnie to wyszło, dlatego że mamy, jak widzicie, jakiś taki ratusz, powiedzmy, taki ryneczek, nawet znajdują się knajpki tutaj. Popatrzcie, mamy parasole, mamy jak widzicie drzewka, mamy ławeczki, no śmiało można nazwać właśnie to rynkiem. Przyznam szczerze, że troszkę brakuje mi właśnie takich elementów na mapach od Giantsa. Tym bardziej, że może mieć to naprawdę duży potencjał. Obok znajdziemy na przykład tego typu budynki, które również charakterystyczne są dla stylu europejskiego. Znaki drogowe na przykład są typowo niemieckie. Zobaczcie, tutaj na przykład jest drogowskaz, ale napisy już są po polsku, co dobitnie pokazuje, że mamy mieszankę polskiego i zagranicznego stylu. A co to takie różowe w oddali? Moi drodzy, to jest czerwona kapusta. I nie, nie żartuję. Dlatego, że tutaj, w tej mapie, na mapie Osiek, mamy dodane różne nowe uprawy. Jedną z nich jest właśnie czerwona kapusta, która w tym momencie jest różowo-fioletowa dla mnie w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. No, ale powiem szczerze, bardzo dobry pomysł, że mamy nowe uprawy, jednak tekstury nie są najlepsze. To trzeba powiedzieć wprost. To troszkę wygląda kartonowo, ale nie będę się tego oczywiście czepiał. Nie ma do tego podstaw. To się wszystko rusza, to wygląda przyzwoicie, to nie wygląda źle. Natomiast, jak widzicie, mamy tutaj czerwoną kapustę i teraz pokażę wam wszystkie inne uprawy, które możemy mieć właśnie na tej mapie. Kapusta biała, jak widzicie, tekstura jest bardzo podobna, tylko troszkę zmienił się jej kolor. No, z lotu ptaka wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Gdy zejdziemy na ziemię, to już troszkę gorzej, ale tak jak mówiłem, ja tekstur czepiał się nie będę. Chodźmy ustawić sobie w takim razie kolejną roślinę.
mamy tutaj cebulę. Weźmy sobie na przykład, co mamy, uschnięte usunięciny. O, tak sobie to zrobimy. Cebula. Tekstura cebuli, no cóż, idealna oczywiście nie jest, ale weźcie pod uwagę, że to zrobili moderzy. Pole cebuli wygląda moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zostańmy na chwilę w przestworzach, ponieważ idę wam teraz pokazać kolejną roślinę, a dokładniej marchew. Dobra, usuwamy łęciny, to jest modzik oczywiście Easy Development Controls, gdyby ktoś pytał, no i powiem szczerze, marchewka z lutu ptaka wygląda jak dotąd najgorzej ze wszystkich roślin, które do tej pory wam pokazałem. Tutaj z perspektywy ziemi niestety wygląda to moim zdaniem jeszcze słabiej i to jest akurat tekstura, no która nie jest najlepszej jakości. Takie moje zdanie, możecie się oczywiście z tym nie zgodzić, natomiast pewnie wiecie, że za jakiś czas wyjdzie też polskie DLC, tam dostaniemy marchewki, no i będziemy mogli porównać marchewki z moda z marchewkami, które stworzył Giants. Oczywiście nie ma co tutaj się porównywać za bardzo, no bo jak wiecie, to wszystko zrobili moderzy. Idziemy dalej, dlatego że teraz mamy proso. Tego oczywiście na mapach od Giantsa nie znajdziemy i tu akurat uważam, że tekstura wygląda naprawdę przyzwoicie, biorąc pod uwagę to, co mamy przecież na mapach od Giantsa. Kolejna roślina, która jest dodana, to jest żyto i przyznam szczerze, że bardzo mi tej rośliny po prostu w farmingu brakuje. Tekstura moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobra. Na pewno dużo lepsza od wszystkich innych, które wam wcześniej pokazałem. Żyto, jak widzicie, moim zdaniem powinno być też w standardzie Farminga 22. Niestety musimy posiłkować się modami, natomiast weźcie pod uwagę, że tekstura żyta wygląda po prostu bardzo dobrze, moim zdaniem. Czy coś jeszcze znajdziemy? Tak, moi drodzy, będziemy mogli tutaj mieć jeszcze mak. Popatrzcie, gotowy do zbioru i mak wygląda następująco. No, mak akurat wygląda, powiedzmy sobie szczerze, stosunkowo średnio. Wygląda troszkę tak, jakbyśmy go wycięli z kartonu. Nie będę się czepiał go za bardzo, oczywiście, bo to zrobili moderzy, ale jak widzicie, porównując na przykład do żyta, no to jednak mak moim zdaniem nie ma wielkiego podejścia. Coś jeszcze? Jak najbardziej. Możemy mieć tutaj jeszcze orkisz. I orkisz wygląda dokładnie tak jak pszenica, zresztą to jest odmiana pszenicy. Super, że coś takiego mamy, natomiast to jest tekstura, która wydaje mi się została bardzo niewiele zmieniona w stosunku do tego, co mamy w podstawce. Na koniec jeszcze jest pszenżyto, które już troszeczkę się różni, bo jest bardziej żółte, natomiast sama tekstura, jeśli chodzi o kształt, nie wiem, czy została w jakikolwiek sposób zmieniona i generalnie pszenżyto prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Ciekawostka numer 3 to bardzo rozbudowane gospodarstwo. Jak widzicie, mamy tutaj stację paliw, która znajduje się dosłownie za ścianą naszego gospodarstwa. Gdy tylko poleciałem sobie troszkę wyżej, to możecie teraz zauważyć, jak ono jest wielkie. Można się tu naprawdę świetnie bawić. Mamy różnego rodzaju wiaty na pojazdy i one również są wyposażone. To znaczy, znajdziemy mnóstwo pojazdów i nie chodzi mi tutaj o ten szrot, który jak widzicie znajduje się również na gospodarstwie, tylko chodzi mi o pełnoprawne maszyny, których znajdziemy naprawdę bardzo dużo. Zaraz wam jeszcze mniej więcej pokażę, co tutaj się znajduje, natomiast zobaczcie, mamy różnego rodzaju silosy, mamy też różne budynki gospodarcze i samo gospodarstwo raczej należy do tych większych. Dodatkowo mamy też odpowiednie oświetlenie, więc nie powinno być żadnego problemu z graniem w nocy. Moim zdaniem jest to jedno z bardziej ciekawych gospodarstw, jakie w ogóle kiedykolwiek widziałem. Moim zdaniem jest ono świetnie pomyślane i bardzo dopracowane. Znajdziemy tutaj też mnóstwo drzew, które moim zdaniem bardzo ładnie się komponują właśnie z całym tym gospodarstwem. Na gospodarstwie znajduje się tutaj też bardzo ładny budynek i powiem szczerze, to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że można do niego wejść. Jest to taki swego rodzaju pałacyk. Wejdźmy tutaj, dlatego że jest to największy budynek, jaki kiedykolwiek w ogóle zwiedzałem w Farmingu 22. Zobaczcie, tutaj jest pokój kierownika. Zobaczmy, jak on wygląda. Mamy trzy takie fotele, wyglądają na skórzane. Ogromne łóżko, na którym co prawda nie da się wyspać, ale to nie problem. Idąc dalej, mamy komputer i szafę, aczkolwiek ten komputer moim zdaniem jest źle zwrócony, no bo popatrzcie, ktoś tu wchodzi i od razu widzi, co kierownik ma na ekranie i ja bym to ustawił sobie odwrotnie.
ale to akurat moje podejście. Na ścianie wisi mapa z zaznaczonymi terenami, które domyślnie są kupione. Powiem szczerze, że to jest naprawdę bardzo duża dbałość o detale i niesamowicie mi się to podoba. Zobaczmy tutaj. Mamy, jak widzicie, taką salę spotkań, również bardzo fajne zdjęcia na ścianach, do tego jakiś posążek krowy, no i oczywiście mamy też fotele widoczne wcześniej, a to co najbardziej mi się podoba tutaj to na przykład kwiatki w oknach. Czy ja ten fotel mogę podnieść? Momencik, muszę to sprawdzić. Popatrzcie, ja ten fotel mogę podnosić. Nie, no to już jest naprawdę rewelacja, myślałem, że to jest statyczny obiekt, a tu się okazuje, że ja mogę zrobić nawet małą demolkę, gdybym bardzo chciał. No dobrze, nie będziemy tego rozwalać w każdym razie, tutaj jest garderoba, jakby ktoś pytał. A my idziemy dalej zwiedzać ten budynek, bo moim zdaniem jest on naprawdę czadowy. Tutaj, jak widzicie, możemy wyjść sobie na drugą stronę i mamy przepiękną alejkę, możemy się poczuć normalnie, jakbyśmy byli panem i władcą tego świata. Wychodzimy tutaj, mamy piękne, rosnące drzewka, mamy, jak widzicie, ławeczki, no i można się poczuć jak w parku, a podjazd jest naprawdę długi, do tego mamy bramę, mur, no brakuje tutaj jeszcze dosłownie tylko służby, natomiast powiem szczerze, że jest to chyba najpiękniejsze gospodarstwo, jakie kiedykolwiek widziałem, najbardziej takie majestatyczne, no i zarazem najlepiej wyposażone. No ale dobra, chodźmy jeszcze zobaczyć tutaj, bo jak widzicie mamy kolejny pokój, w którym mogą pracować najprawdopodobniej pracownicy. Tu akurat komputery ustawione są moim zdaniem dość dobrze. Przeskoczmy sobie tutaj, lądujemy na parkiecie i idziemy otworzyć te drzwi. Jak widzicie, one też dają się otwierać. Mamy kolejny pokój, również fajnie to wygląda. Tu dodatkowo jeszcze mamy jakieś ksero. A co? Tutaj możemy się prawdopodobnie ubrać. Tak mi się wydaje, tak, otwieramy garderobę. Natomiast ja chcę iść jeszcze tutaj, otworzyć drzwi. Jedyne takie malutkie niedociągnięcie, jakie tutaj widzę, to fakt, że nie da się w żaden sposób po prostu dostać na wyższe piętro, ale absolutnie się tego nie czepiam, żeby ktoś mnie tutaj za słówka nie łapał. Generalnie sam budynek gospodarstwa jest naprawdę imponujący. Obok znajdują się jeszcze dwie gigantyczne obory, ale o nich będzie jeszcze co nieco w dzisiejszym odcinku. Tak czy inaczej, mamy bardzo dużo maszyn, bardzo dużo pojazdów, mnóstwo beli i generalnie wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby zacząć rozgrywkę w Farmingu 22 już z naprawdę imponującym gospodarstwem. Tutaj znajduje się też bardzo duży magazyn na bele, gdyby ktoś chciał sobie magazynować wszystko to, co aktualnie wyprodukuje. Na jednym ze skrzyżowań blisko centrum miasta znajduje się sygnalizacja świetlna i ona działa. Zobaczcie, teraz świeci się czerwone światło dla mojego kierunku, no a ten drugi kierunek przejechał. Swoją drogą bardzo mnie ciekawi fakt, czy na czerwonym świetle samochody się zatrzymują i już wiemy, że tak, więc te światła to nie jest jakaś atrapa, tylko one realnie tutaj działają na tej mapie. Mega fajna sprawa. Dodatkowo mamy świetne oznaczenia, one jak widzicie są w takich żółtych tablicach. To jest rewelacja, ponieważ od razu wiadomo, gdzie powinniśmy jechać. Natomiast działającej sygnalizacji świetlnej to ja jeszcze na żadnej mapie nie widziałem. Ten specjalny pojazd służy do transportu zwierząt. I również nie jest to żadna atrapa, ponieważ jest to wyposażenie naszego gospodarstwa. Możemy sobie tutaj wejść, no i tym pojazdem po prostu odjechać. Bardzo fajna sprawa. Natomiast ciekawostka numer 5, o której chcę wam powiedzieć, to jest sklep Agromix. Mamy tutaj skup i sprzedaż zwierząt. Dodatkowo znajduje się bardzo ciekawa reklama i powiem szczerze, naprawdę mi się to podoba. Osiek Agromix. Skup i sprzedaż zwierząt Mariusz Szatkowski. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, czy ten numer, który tutaj jest podany, jest prawidłowy. Ale w sumie nie będę zaspokajał tej mojej ciekawości, więc jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzach, natomiast ja tam absolutnie nie będę dzwonił i nie zachęcam was też do tego. Natomiast tutaj mamy bardzo ciekawy obiekt, który miał być właśnie tym motywem przewodnim ciekawostki numer 5. To wygląda troszkę jak z Farminga 11. Wygląda to na stertę gnoju, tekstura nie jest może najwyższej jakości, ale nie o to tutaj chodzi. Mamy ładne błoto i mamy taką żółtą tabliczkę, tutaj możesz kupić obornik. Napis jest jeszcze w dwóch językach, po angielsku i po niemiecku. O co chodzi? Ano chodzi o to, że jeżeli chcemy tutaj zakupić obornik, to mamy taką możliwość. Przecież to jest super sprawa. Przyjeżdżamy rozrzutnikiem, kupujemy gnój i jedziemy na pole. No przecież to jest handlarz zwierząt. No to on jak tutaj ma zwierzęta, no to ten gnój też się produkuje. Super sprawa, naprawdę fajna ciekawostka. I żeby było ciekawiej, to my taki budynek możemy postawić sobie bezpośrednio u nas na naszym gospodarstwie i kosztuje on 25 tysięcy euro. Jakby ktoś pytał, budynki, zbiornik,
Następnie przejeżdżamy na sam koniec i za 25 tysięcy euro możemy sobie coś takiego kupić i postawić w dowolnym miejscu. Oczywiście teren musi należeć do mnie, no ale to już jest oczywista sprawa. Jak już jesteśmy przy budynkach, to fajnie by było omówić właśnie te specjalne budynki, które są dodane do mapy. Zacznijmy od tego, że mamy na gospodarstwie już kilka zagród. Bardzo mi się podoba zagroda dla owiec. Pozwólcie, że ja tutaj kupię kilka z nich, weźmy sobie na przykład 60 sztuk, ponieważ to jest taka specjalna zagroda, tylko już wam pokażę. O, wzbije się teraz znowu w powietrze. To jest taka specjalna zagroda, gdzie jak widzicie nasze owieczki mogą chodzić sobie praktycznie wolno. Mega fajna sprawa, bardzo mi się to podoba. Natomiast jeśli już mówimy o specjalnych budynkach typowo do tej mapy, to zobaczcie, co tutaj zostało dla nas przygotowane. Przede wszystkim możemy mieć taki oto ciekawy silos na kiszonkę. On występuje, jak widzicie, w dwóch wersjach, nieco mniejszy i większy. Do tego zbiornik na płynny obornik, czyli zbiornik na gnojówkę, no i średni silos paszowy, czyli to jest znowu zbiornik na kiszonkę. A to, co jest najfajniejsze chyba, to piwnica, czyli podziemny silos, w którym możemy zmagazynować 1 000 000 litrów zboża. Gdy zaczynamy rozgrywkę, to mamy już na naszym gospodarstwie niebieskiego mana z wypełnioną naczepą po brzegi. Mówię po brzegi, dlatego że ja część właśnie z tego zboża już wysypałem. A zrobiłem to dlatego, żeby pokazać wam kolejną ciekawostkę, która jest ukryta gdzieś właśnie w tej okolicy, tylko muszę ją znaleźć. O, tutaj jest taki specjalny wyświetlacz i to jest, uważam, naprawdę mega fajna rzecz. To tutaj będzie się nam wyświetlać wszystko, co w tym silosie się znajduje. Niesamowicie mi się ten modzik spodobał i najprawdopodobniej ja go sobie ogarnę do mojej serii na No Man's Land. Gdzie go w ogóle znajdziemy? Budynki, następnie narzędzia i modzik nazywa się Digital Display. Tutaj na przykład możemy znaleźć taki ekran, który będzie teraz połączony właśnie, o, zobaczcie, z moim silosem. Postawiłem go sobie i on jest 20-rzędowy, to znaczy 20 linijek tekstu możemy tutaj napisać. Niesamowicie fajna sprawa, dodatkowo nie kosztuje zbyt dużo i jest, z tego co pamiętam, dostępny w ModHubie. A jakby na gospodarstwie wybuchł pożar, to właśnie mamy potrzebny sprzęt do jego zgaszenia. Jeszcze dwa słowa o tych tablicach informacyjnych, ponieważ to jest naprawdę świetna sprawa. Zobaczcie, mamy je na praktycznie każdym skrzyżowaniu. Bez kłopotu możemy się orientować, gdzie należy jechać. Niesamowicie mi się to podoba i szkoda, że czegoś takiego nie mamy na standardowych mapach. Zobaczcie, tutaj na przykład wieś nazywa się Pustkowie. No, Pustkowie, ale jednak jest ona jakoś zabudowana. Mamy właśnie znaki drogowe, mamy drogowskazy na każdym skrzyżowaniu. Zbliżam się właśnie do następnego i już z daleka widać żółtą tablicę. Popatrzcie jeszcze tutaj, ponieważ mamy stację transformacyjną i jestem bardzo ciekawy tego napisu, ale jest on raczej standardowy, czyli tylko i wyłącznie ostrzeżenie przed wysokim napięciem. Nic mniej, nic więcej. Tutaj jak widzicie mamy drogowskaz, który wskazuje drogę do cukrowni. Mamy też jak widzicie tablicę z napisem Polski Cukier. Natomiast generalnie to właśnie te tablice moim zdaniem są najlepsze, bo jak widzicie w lewo do cukrowni, a prosto do biogazowni, mleczarni, młynu, olejarni, skupu i fabryki płatków. Super sprawa. Mapa jest duża, 4x4 km i dodatkowo na niej znajdują się, no, teleporty. Ale nie są to takie zwykłe teleporty. Popatrzcie na przykład tutaj. Nazywa się to Farm Place. Dla mnie jest to teleport, ponieważ mogę sobie wykorzystać właśnie tego typu miejsce do tego, żeby się szybko przenieść w jakieś określone miejsce na mapie. Ale nie jest to tylko i wyłącznie takie zastosowanie tego miejsca, tego punktu. To właśnie tutaj mamy na mapie przygotowane miejsca do robienia nowych farm. I zobaczcie, ile ich jest. Tutaj na przykład, no teraz oczywiście gra musiała mi się zacząć zapisywać, jakby było tego mało. W każdym razie, tutaj jak widzicie, duży płaski teren, żeby zbudować sobie odpowiednią farmę. Otoczoną lasem. Idąc dalej, na przykład w tym miejscu możemy również zbudować sobie farmę. Też również zostawione bardzo ładne miejsce, akurat ono jest bardziej otoczone drogami niż lasem, ale to też jest świetna sprawa. Idąc dalej,
Znajdźmy sobie jeszcze jakiś farm place. Powiedzmy w tym miejscu, żeby było troszkę dalej, na przykład na północy mapy. Tutaj akurat nie za bardzo mamy drzewa w okolicy, ale kolejne świetne miejsce do tego, żeby można było zbudować farmę. Bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, ponieważ ten teleport na pewno ułatwia grę, jeżeli oczywiście gracie nawet bez zbudowanej tutaj farmy. Ja bym na pewno z tego korzystał. Mówiłem wam jeszcze, że wrócę do tego dworca kolejowego. Zobaczcie, jak on wygląda. Mamy kosze na śmieci, co prawda po niemiecku, ale to oczywiście żaden problem. Stoją sobie tutaj różnego rodzaju pojazdy ozdobne. Mamy taką wielką ładowarkę, mamy do tego również dużą ciężarówkę. Naprawdę te budynki wyglądają dobrze i można na nich zawiesić oko. Tutaj na przykład mamy dworzec kolejowy, który raczej jest typowo osobowym dworcem. No nie da się do niego niestety wejść, ale sam budynek prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Mamy tu super dworzec kolejowy, można się poczuć, jakbyśmy faktycznie mieli pojechać na jakąś wycieczkę. Przed dworcem stoi bardzo ciekawy pomnik. Zwierzęta jedne na drugich. Zacznijmy od krowy, potem jest świnka, następnie mamy owce, psa. To nawet nie wiem co jest, wygląda mi chyba na sarenkę, a następnie mamy jeszcze orła, no ewentualnie wronę, czy te inne ptaki, które sobie gonią tutaj po farmie. Nie wiem kto wpadł na pomysł tego typu rzeźby, ale mamy tu wszystkie zwierzęta, które występują w Farmingu 22, poza koniem. Ten budynek przede mną to jest ogromna hodowla dla zwierząt, a konkretniej dla moich krów. A żeby było ciekawiej, to te krowy nie jedzą tylko i wyłącznie tego, co jedzą standardowe zwierzęta właśnie w Farmingu 22. Dlaczego? Dlatego, że tutaj możemy je karmić na wiele sposobów. I zobaczcie, co jedzą krowy na mapie Osiek. Zacznijmy sobie od tego, że wejdę do odpowiedniego menu i tutaj możemy zauważyć zupełnie inny sposób karmienia. TMR nie daje 100%, tylko daje 44%. Siano daje 36% skuteczności, trawa 18%, a owoce ziemi 2%. I teraz pewnie się zastanawiacie, co to są te owoce ziemi. No to zobaczcie, gdy wejdę sobie w zakładkę budynki, czy odpalę to menu, wybiorę zakładkę zwierzęta, następnie wezmę krowy, to tutaj za 300 tysięcy euro jest do kupienia duża obora. Ona jak widzicie jest bardzo duża. I teraz tak, mogę tutaj te moje krowy karmić ziemniakami, burakami, białą kapustą i marchewką. Tylko pamiętajcie, że to karmienie tymi owocami ziemi daje zaledwie 2% do wydajności. Tym niemniej uważam, że jest to naprawdę fajna rzecz i niesamowita ciekawostka właśnie z tej mapy. A jako bonus powiem wam, że zakładka pomoc nie działa i przedstawia tego typu dziwne znaczki. A jeżeli brakuje nam jakiegoś konkretnego towaru, to możemy na przykład kupić go w sklepie. Problem w tym, że cena zakupu jest bardzo wysoka. Akurat uważam, że jest to bardzo realistyczne, no bo wiecie, jeżeli coś sobie wyprodukujemy, to możemy to sprzedać na przykład za te 1500-1600 euro. Ale jeżeli nagle czegoś potrzebujemy, to musimy zapłacić prawie 10 razy tyle. Bardzo dobrze, bardzo pomyślane, żeby nie kupować tego w nadmiarze. Ale w razie czego jest taka możliwość. Tak właśnie prezentuje się 10 ciekawostek z mapy Osiek. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat i jak wam się ta mapa podoba. Oczywiście jest ona tylko i wyłącznie na peceta, chociażby z tego względu, że jej rozmiar jest niestandardowy, czyli większy właśnie niż standardowe mapy w Farmingu 22. Jeszcze jedna uwaga na koniec, ponieważ możecie mieć problemy z wydajnością. Ja również je miałem i zdecydowałem się tutaj delikatnie obniżyć ilość renderowanych obiektów, to znaczy zmniejszyłem to ze 150% do 100%. Możecie to zauważyć teraz, gdy na przykład przelatuję nad drzewami, to one renderują się w znacznie bliższej odległości niż standardowo nagrywam dla was odcinki. Natomiast dzięki temu mam 60 FPS-ów. Jeżeli miałem renderowanie na 150%, to miałem około 40 FPS-ów, mimo tego, że mój komputer raczej należy do bardzo mocnych. Więc jeżeli będziecie mieli spadki FPS-ów, to po prostu pogrzebcie troszkę w ustawieniach, bo jak widzicie, na tej mapie naprawdę będzie można świetnie się bawić. A tutaj jako taka ostatnia ciekawostka po bonusie powiem wam, że znajduje się jeszcze magazyn na słomy. Na pewno będziecie mieli okazję z niego skorzystać. Do zobaczenia znowu, trzymajcie się, cześć!